Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać byczki. Wypuszczamy powoli na pole, bo już czas, trawka ładna, zielona, a więc niech sobie się pasą do jesieni. Powoli zacząłem je przewozić na pastwisko. W tym roku akurat ładne byczki się trafiły. Większość jest mięsnych. Raczej nie ma tam jakichś słabych byczków. Wiadomo, są mocniejsze, są słabsze. Parę limoziaków, mieszanka z simentalem, jakieś inne mieszanki, wszystko co się udało kupić ciekawego. Tutaj drugi kurs, tam już 11 jest na pastwisku. Drugi kurs, 5 sztuk, też albo białe głowy, albo kolorowe. Byczki, najstarszy jest bodajże z połowy września. Także przy sprzedaży będą miały mniej więcej od roku. Najmłodsze, te co mi się rodziły, około pół roku. Byczki. Tamte nawet nie odchodzą, trawę już skubią. O, tutaj widać, wyjść nie chcą z przyczepki. No, uciekać maluchy. Wszystko nasze, krajowe, polskie. O, chyba ruszą. No, poszły na pole. Tutaj 5 sztuk. Razem 16, jeszcze 9. Tutaj ostatni kurs, udało się 9 na przyczepkę zagonić. Też jak widać, albo kolorowe, albo czarne, albo białe główki, mieszanki z simentalem. Liczę, że najsłabsze będą miały na jesień około 300-350 kg. Prawdopodobnie nie, sprzedaż będzie po 15 października. Przynajmniej tak jest na razie w planach. Widać limoziaki jakieś, simentale. Byczki są ładne. Wszystkich jest jak na razie 25 sztuk. Mam jeszcze zaplanowane kupić 4 w połowie czerwca. Już mam zamówione, ale to już je wtedy dopuszczę do krów. Młodzież. I tak to wygląda w tym roku, jeżeli chodzi o byczki mięsne. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Pozdrawiam. Jak coś, pytajcie w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.